Witajcie, dzisiaj będzie filmik niezapowiedziany. Mam taką lampkę, jest to lampka na telefon, jak widzicie. I pokażę Wam tą lampką, jak się robi filmy i zdjęcia. Wchodzimy do rośliny i umieszczamy lampkę nad rośliną, widzicie? Tak to wygląda bez lampki, z przodu. Jak walniecie sobie lampą i zobaczcie, jak umieścicie lampkę nad rośliną, jaki się robi klimat, taka bajka. Oczywiście, jak ciągniecie, to też ciągniecie z tą lampką, nie? I to samo tutaj. Byłby ładniejszy kadr bez lampki, z przodu lampka. I lampka centralnie nad roślinami, ładniejszy byłby kadr pionowy. No, ale na YouTube oczywiście idą kadry poziome. Możemy zrobić tak zwane światło boczne. I zobaczcie, jak przesuwamy, jak się robi ładnie. Tak? Bo jak damy tak, to widać wszystko, co mamy z tyłu. A jak damy tak, to po prostu widać rośliny. A jak damy tę lampkę blisko, to robi się poezja. Chodzi o to, żeby ona nam tu weszła w ten kadr. I wtedy ona całkowicie wycina tą roślinę. I tak możecie sobie robić sami filmy beze mnie. Na przykład inna. Że niby, że z boku. I teraz tą lampkę ja ciągnę, ciągnę górą, górą, górą. Przechodzi mi do drugiego boku. A bez lampki? A tak? A wasza lampka, a lampka, którą kupiłam. Zobaczcie, jaki robi efekt. Ona nie wiem, ile kosztowała, ale chyba nic. Nic w sensie, że jakieś grosze. I to samo tutaj. Aż zrobiła róż tam z tyłu. Nie wiem, czy to widzicie, że tam w kącie są różowe róże i wyszły takie różowo-różowe. Teraz jak ja ją zabrałam w drugą stronę, tam już jest całkiem ciemno, ale takie zdjęcia też są ładne. Czyli zobaczcie, jak ja tym światłem manewruję i jak to światło ładnie wpływa. Chyba tak było najładniej. O tak. Tak mi się podoba, bo tam już jest różowa róża i robi się tak ładnie różowo. Dzisiaj jest taki filmik niezapowiedziany, bo ja tutaj wyszłam w innej sprawie, ale jak już tutaj jestem, to tak sobie pomyślałam, że szkoda. I tak samo najazd, nie? Ten ruch musi być zawsze płynny i w tym momencie z tą lampką jedziecie. I siup. Czarno od dołu i znowu powiem od przodu brzydko. I zobaczcie, co się stało, jak oświetliłam roślinę z góry. Tu za bardzo nie mam jak wejść, a poza tym nie mogę wyjść z psami na dwór, bo mam jeże. Tych jeży mam tak strasznie dużo, że psy mają karę teraz w domu, bo one biegają od jeża do jeża zamiast się wysikać. A ja też się boję, że na nie nadepnę, bo są malutkie.
To co, chyba Wam starczy na dzisiaj w filmiku. Ostatni raz od przodu, takie zwykłe i ze światłem. Jest czad. No dobra, to ja się z Wami żegnam. Do następnego filmu.